5 do 2. Nauczanie domowe. 25 października. List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 21 do 33. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego, a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. Bywają kobiety, które oponują przeciwko temu fragmentowi listu do Efezjan, czując się niezręcznie albo wprost źle z tym zaleceniem, aby być poddanym mężowi. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi dokładnie. Mamy tutaj dwa zalecenia dla kobiet, aby były poddane mężom i aby odnosiły się do mężów ze czcią. Te dwa zalecenia literalnie tutaj widzimy. I wobec tych dwóch mamy 5 zaleceń dla mężczyzn. Ten fragment mówi bardziej o mężczyznach niż o kobietach. Ten fragment mówi o większych wymaganiach dla mężów, a nie dla żon. Przyjrzyjmy się więc tej piątce, na którą nie zwracamy uwagi i która nie jest widoczna, ponieważ większość skupia się tylko na tym wyrażeniu, że mamy być sobie nawzajem poddani. Pierwszym zaleceniem dla mężczyzn jest, aby miłować swoją żonę jak siebie samego. To jest pierwszy obowiązek męża. Ma miłować. Miłość ma być powodem jego działania. Miłość ma być motywem jego pracy, jego zaangażowania, jego spełniania obowiązków w domu, jego zaangażowania na co dzień, jego przewidywania, ponoszenia odpowiedzialności, czucia się rzeczywiście kimś, kto otrzymał możliwość działania, czyli jakąś władzę, możliwość decydowania, stwarzania pięknego świata dla małżeństwa, dla rodziny, tej przestrzeni, za którą jest odpowiedzialny. To ma być z miłością. Byle jak. Nie obojętnie, niechętnie czy przy braku zaangażowania. Po drugie, mężczyzna ma, jak czytamy, wydać samego siebie za żonę, tak jak Chrystus. Ma oddać życie. Kobieta nie ma tego zalecenia, a mężczyzna tak. Mąż ma oddać życie za swoją żonę. I to jest postawa, i to jest wymóg, który jest stawiany tutaj mężczyznom. Po trzecie, ma dbać o swoją żonę, aby nie miała zmarszczek. Niesamowite wymaganie. Ma być piękna i chwalona. Wszystkie działania męża mają być właśnie takie. To nie tylko chodzi o kupowanie kremów, ale chodzi o to, żeby ona nie miała tylu zmartwień, żeby jej zdejmować i zmniejszać te zmartwienia, te troski. To jest rola mężczyzny. Po czwarte, ma okazywać miłość
tak jak okazuje tę miłość swojemu ciału, żywić i pielęgnować. Można tu też powiedzieć, Paweł pokazuje, że mężczyzna ma dbać o piękno miłości cielesnej, że tak jak przyjemne jest coś dla naszego ciała, tak mężczyzna ma sprawiać przyjemność ciału kobiety. Kobieta nie ma tego zalecenia, a mężczyzna tak. I po piąte, ma walczyć o jej świętość. Modlić się za swoją żonę, za swoją rodzinę. To jest obowiązek męża, obowiązek ojca, mężczyzny. Kobieta nie ma tego obowiązku. Przynajmniej w tym fragmencie. 5:2. Jeżeli mężczyzna, mąż spełnia te warunki, te zalecenia, żyje tak, w ten sposób, że jest gotów oddać życie za swoją żonę, że wszystko zrobi, żeby się za bardzo nie martwiła, że modli się każdego dnia o jej świętość, z takim mężczyzną kobieta będzie szczęśliwa i będzie słuchała jego propozycji, jego decyzji. Będzie z ufnością podchodzić do tego, co mówi, jak się zachowuje, bo wie, że nigdy jej nie skrzywdzi. I zawsze ją szanuje. Zawsze jej posłucha i zawsze chce być dla niej pełen miłości. Zadanie dla ciebie na dziś. Postanów sobie, aby jedna z tych wskazówek była w szczególny sposób wykonana. Kobiety mają jedną z dwóch, mężczyźni jedną z pięciu. Zrób to, co jest najlepsze dla twojej żony. To, co jest najlepsze dla twojego męża. Według tych wskazówek. Niech ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.